Jak się macie dzisiaj? Dobrze jest się rozciągać. Nie jest to wygodne miejsce, ale jest to miejsce rozwoju i miejsce jak najbardziej dobre. Jak wielu z was ma marzenia i te marzenia spełnia? Ja niedawno... Jest Asia. Super, jest was więcej. Fajnie. Ja niedawno spełniłem swoje jedne z mniejszych marzeń. Skoczyłem na bungee. I wiecie, zdecydowałem się na coś takiego i w momencie, gdy wjeżdżałem na górę, stwierdziłem, no, ładnie się zdecydowałem. I mówię sobie, ja nie chcę tego. I to jest mniej więcej takie samo uczucie, jak rano wychodziłem z domu, myśląc, no super, zgłosiłem się na to, żeby dzisiaj się z wami coś podzielić, co mam w sercu, ale ja idę tutaj. I ja mówię, ja nie chcę tego. Młode pokolenie dzisiaj działa razem ze starszym. Starszy jest troszeczkę... odsunięte do tyłu, ale razem z młodymi działają i to jest fajne. To jest dobre, bo młodzi może i nie robią rzeczy jak starsi i nie są w tym tak dobrzy jak oni, ale w momencie, kiedy damy młodym dostęp do tego, aby mogli się rozwijać i mogli robić rzeczy dla was i dla nas i na chwałę Bogu, to zobaczycie, jak w wieku dużo, dużo szybszym dojdą dużo, dużo dalej niż wy. I mam słowo do was, młodzi. Jan w pierwszym swoim liście pisze takie słowa. 2:14. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was. I zwyciężyliście złego. Macie to w pakiecie. To jest obietnica, którą złapcie, chwyćcie się jej. I gdziekolwiek będziecie na swojej drodze, bez względu na to, jakie będą okoliczności, przypomnijcie sobie, 1 Jana 2:14. Jesteś mocny, Słowo Boże mieszka w tobie. Amen. Z racji tego, że pokolenia dzisiaj w naszym kościele, to mam zagadkę też dla najmłodszych, najmłodszych, dla dzieciaczków. Owocowa zagadka. Jak mnie słyszycie, będzie nagroda dla tego, który zgadnie, co to za owoc. Jest w kształcie kuli, pomarańczowy i żeby go zjeść, trzeba obrać skórkę. Bardzo dobrze. Kornel, czy mogę cię, byłeś pierwszy, mogę cię prosić tutaj? Twoją nagrodą będzie opisać, jak smakuje pomarańcza. Nie krępuj się. Nie chcesz? Możesz wywołać kogoś, żeby powiedział do ciebie. Nie chcesz? To powiedz jedno takie zdanie, co tam będzie soczysta. Nie. Słuchajcie, Konrad mówi, że pomarańcza jest soczysta. Kornel, przepraszam. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj pierwszy raz i niewiele wiesz, co tutaj się dzieje, bo jesteś nowy, albo może słuchasz i niewiele wiesz o Bogu, o tym, co tutaj jest grane, to wstęp jest dla ciebie. Jeżeli miałbym ci opisać, jak smakuje pomarańcza, to jest mniej więcej coś takiego. Soczyste, jak już je spróbujesz, to chce się jeść dalej, jest fajne, takie orzeźwiające, jest dobre. Czasami jest, jak jest z tym białym takim puszkiem, to jest gorzkie trochę, ale generalnie jest soczyste, czasem bywa kwaśne. I czy są tutaj osoby, które jeszcze nie jadły pomarańczy? Pewnie nie ma. Ale w momencie, kiedy nie jadłeś, wyobraź sobie, że nie jadłeś pomarańczy jeszcze. Czy już wiesz, jak smakuje pomarańcza? I tak samo jest z naszym Bogiem. Mogą ci opowiadać o Nim najlepsze rzeczy, mogą ci mówić, że jest nadzieją, że jest miłością, że jest dobry, że jest najlepszy, że uwalnia z więzów grzechu, odpuszcza te grzechy, że uzdrawia i że jest drogą, ale dopóki Go nie skosztujesz sam, nie będziesz wiedział, jaki on jest naprawdę. Dobrze. Przygotowałem dla was takie trzy fragmenty. Pierwszy będzie z Łukasza, Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od 11 do 17. Jeżeli macie swoje Biblię, możecie otworzyć. To, o co mi tutaj chodzi w tych fragmentach, to nie jest zagłębianie się w ich treść, ale raczej chcę ukazać wam
takie trzy postacie, jakie występują w każdym z tych fragmentów. Wychwycajcie, co każda z tych postaci robi. W pierwszej przyjrzymy się naszemu Panu, więc to będzie wzór. Łukasza 7, 11, 17. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy zbliżył się do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekli: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. To, co chciałem, na co zwrócić uwagę w tym fragmencie, to nie jest to, że tam jest uzdrawiany, wskrzeszany w sumie z martwych chłopak, ale są trzy postaci, które występują. Jezus, jest osoba, która potrzebuje pomocy i jest tłum. Wiecie, Jezus robił swoje, jak to Jezus. Widział Ojca i robił swoje po prostu. I to jest wzór i chcemy go naśladować, tego się trzymamy, okej? Okay? Ale jest też tłum, który mówi, który po prostu wysnuwa jakieś wnioski, który, jakby to powiedzieć, brakuje mi słowa, który po prostu sobie gada. O, tak najprościej. I zastanów się, zanim przeczytam następną historię, w jakiej z tych grup ludzi, grup postaci chcesz być, jesteś, a teraz przeniosę się do Dziejów Apostolskich, 3 rozdział, od 1 do 11. Znamy, to jest historia uzdrowienia chromego. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00 i niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę, a Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma, i rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga, poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. Znowu jest jedna z takich podwójna w sumie, dwie postaci w jednej konkretnej, Piotr i Jan, i oni robią rzeczy. Oni działają, oni naśladują swojego mistrza i oni robią rzeczy, które też zapewne widzieli u ojca. I jest osoba, która potrzebuje pomocy. I jest trzecia postać, którą jest znowu tłum. I co ten tłum robi? Po prostu jakby tak obserwuje. Obserwuje, co robią. On jest na bieżąco zdarzeń, on widzi, co się dzieje, ale on nie działa. On tylko patrzy, mówi, wyciąga jakieś tam wnioski i tak dalej. I ostatni fragment, zaraz powiem wam, do czego zmierzałem. To jest 2 rozdział tych samych Dziejów Apostolskich od początku. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wijącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdy z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Tutaj kilka wersetów przeskoczę. I zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś drwili, mówiąc, młodym winem się upili. Bez względu na to, czy jest to Jezus, czy są to Jego uczniowie, czy jest... Czy jest to po prostu grupa ludzi, ludzie i tak rozmawiają. Ludzie i tak osądzają, ludzie i tak wyciągają wnioski, ludzie i tak będą śledzić to, co robisz. Bez względu na to, co to będzie, oni i tak będą patrzeć. Więc ja chcę ciebie dzisiaj zapytać, czy chcesz być w tej grupie, która działa, która naśladuje Jezusa, która wykonuje rzeczy, które usłyszała od Boga? Czy chcesz być w grupie ludzi, która tylko patrzy, która tylko mówi, a która nic nie robi? To jest pytanie, nad którym chciałbym, byście się zastanowili. Nie musicie odpowiadać na głos. Łukasza 6:46. Jezus w pewnym momencie mówi takie słowa. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Innymi słowy, to, z czym do was dzisiaj przyszedłem, to... W momencie, gdy oddałeś swoje życie Jezusowi, Bóg ciebie powołał. Do czego On cię powołał? Powołał cię do tego, abyś był dla Niego użyteczny. Nie nieużyteczny, ale użyteczny. On chce ciebie użyć. W momencie, kiedy oddajesz Mu swoje życie w Jego ręce, On chce ciebie użyć. Ok? Dobrze, skupmy się chwilę na marzeniach. Przejdźmy trochę do takich fajniejszych rzeczy. Jak wielu z was ma marzenia? Dobra, jest was sporo. Szkoda, że nie wszyscy podnieśli rękę. Wierzę w to, że każdy ma marzenia. Wiecie, ja kilka tygodni temu wybiło, jak 3 lata już mieszkam w Legnicy i spotkałem się z dosyć różnymi sytuacjami już tutaj, jak chodzę po tej legnickiej ziemi i mam kilka marzeń dotyczących tego miasta. Opowiem wam takie 2 historie z mojego życia, gdzieś tam się działy kiedyś, w ciągu tych ostatnich 3 lat. Pierwsza z nich miała miejsce, gdy wychodziłem rano do pracy i wschodziłem do takiego sklepiku po świeże pieczywo, wiecie jak to jest, i niosłem z sobą torbę. Wiecie, jak to jest, idę do pracy przygotowany, albo mniej, albo więcej, ale mam torbę, jakieś tam rzeczy, pakunek, super. Wchodzę do tego sklepu, mówię sobie, no pełno ludzi, zostawię torbę na zewnątrz. Zostawiłem torbę na zewnątrz, ludzie już poszli ze sklepu, bo już kupili wszystko, co mieli kupić. Ja do kolejki doszedłem, kupiłem swoje pieczywo, wychodzę, torba została, pojechałem do pracy. I w środku pracy, w ciągu dnia sobie przypominam, wow. Moja torba została tam pod sklepem. Ciekawe, czy została, ciekawe, czy na mnie czeka. Wiecie, tam skąd pochodzę, ona by na mnie tam czekała. Ale ze względu na to, że jesteśmy w Legnicy, że jestem w Legnicy, no niestety ona nie czekała. Później zrobiłem takie krótkie dochodzenie, co się z nią działo i powiem wam, naprawdę było interesująco. Ale w każdym razie, marzenie, jakie się zrodziło z tą sytuacją, to to, że ja wiem, że tutaj to był taki znaleziony, nie kradziony, ale wiecie, mam takie marzenie, że ludzie będą uczciwi i w momencie, kiedy ja zostawię swoją torbę pod sklepem, bo jej zapomnę,
znajdzie się ktoś, który powie, ej, to ja wiem, czy ja to jest torba, idę mu ją zanieść. Mam takie marzenie, żeby liczba przestępstw zmalała do zera. Wiem, że to niemożliwe, ale jesteśmy ludźmi wiary, jestem człowiekiem wiary i wierzę w to, że Bóg czyni niemożliwe. Druga historia miała miejsce pod restauracją De Grasso w środku dnia. Miałem takie ciekawe wydarzenie. Byłem wtedy na urodzinach takiego znajomego i wytoczyła się taka mała bójka pomiędzy nim a takimi trzema kibolami. Był wtedy mecz Miedzianki i pamiętam, jak wyszedłem, Natalia po mnie przyszła, mówi, Damiana okładają. Mówię, no dobra, no to idę mu pomóc, nie? Wychodzę z tej restauracji, wiecie, na Jaworzyńskiej. Wychodzę za murek i sekunda później budzę się w De Grasso, w środku. Wyobraźcie sobie, że gościu, który był klient, do dzisiaj nie wiem, kto to jest, ale wyszedł za mną z restauracji i trzasnął mnie z tyłu sierpowym, tak że zszedłem i uderzyłem, amortyzując, dzięki Bogu, łokciem, głową uderzyłem o kafelki. Wiecie, sorry, te sprawy, karetka przyjechała, krew się polała, na szczęście, dzięki Bogu w sumie, nic się nie wydarzyło, cały zdrowy. Ale kolejne marzenie, jakie się zrodziło, to żeby ludzie nie dostarczali sobie zranień. Przemoc nie jest wskazana. Przemoc nie jest w tym, z czego płynie życie. W każdej postaci. Mam takie marzenie, aby liczba przemocy w rodzinach zmalała do zera. Kolejne niemożliwe. Super, z Bogiem wszystko jest możliwe. Wiecie, jakie jeszcze mam marzenie? Marzenie dotyczące Kościoła. Jak wielu z was chciałoby zobaczyć Kościół pełen złodziei? Jest jeden ochotnik. Jak byś się czuł, Michał, gdyby jeden z nich zawinął twój portfel? Amen. Super. Wiecie, w momencie, kiedy złodzieje przychodzą do kościoła, to znaczy, że ich coś tutaj przyciągnęło. I to nie chodzi o to, że mamy super klimat, mamy dobrych muzykantów albo świetnych śpiewaków, bądź super mówców i dobre nagłośnienie, ale jest to Jezus Chrystus, który mieszka w kościele. I ja mam takie marzenie, aby w Legnicy, jak i w całej Polsce, ale w Legnicy, skupmy się na Legnicy, alkoholicy, ci, którzy zdradzają żony mężów, ci, którzy dokonują przemocy na swoich osobach z rodziny, osoby, które nadużywają narkotyków, ci, którzy tymi narkotykami handlują, ci, którzy handlują żywym towarem, ludźmi, ludzie, którzy kłamią, ludzie, którzy nie są, można powiedzieć, Boży, mam takie marzenie, aby oni lgnęli do kościoła. A wiecie, co ich przyciągnie? To On, który mieszka w kościele i miłość, którą On rozlewa na swoje ciało i oni niosą to w świat i świat to widzi i przychodzi, ponieważ coś jest nie tak z tymi ludźmi, oni są inni. I ja mam takie marzenie, aby nasze ławki były przepełnione, nasze krzesła były zajęte poprzez ludzi, którzy będą pierwszy raz słyszeć o Chrystusie właśnie tutaj, ponieważ przyjdą, bo miłość Boża ich przyciągnie. Dobrze, a propos marzeń. W jakim miejscu w swoim życiu dzisiaj jesteś? To jest moje pytanie do ciebie. Nie odpowiadaj na nie, ale pomyśl. Co dzisiaj się dzieje? Mówię o rzeczy, które Bóg wkłada w twoje serce. Nie mówię o... No, jem obiad zazwyczaj w środę. Mówię o rzeczach, które Bóg wkłada w twoje serce. I teraz przypomnij sobie, co działo się w twoim życiu rok temu. 2 lata temu? W jakim miejscu byłeś 5 lat temu? 10? 20? Przypominacie te lata sobie? Przypominacie sobie te czasy?
Są pewnie tacy, którzy by przypomnieli sobie i 30, i 40. Czy widzisz progres w swoim życiu? To jest moje pytanie do ciebie. Czy się rozwijasz? Czy idziesz do przodu? Czy dajesz się używać Bogu bardziej niż rok temu, bardziej niż 2 lata temu, niż 5, niż 10? Pamiętasz, co On wkładał tobie w serce, gdy byłeś młody? Mówię do starszego pokolenia teraz. Pamiętasz, co On wkładał w twoje serce, kiedy wychodziłeś za mąż, żeniłeś się? Pamiętasz, co On wkładał w twoje serce, gdy miałeś 30-40 lat? Rozsądź sobie sam w sercu, co zrobiłeś z tym darem, który On ci dał. Powołanie, które Bóg złożył na ciebie, ono czeka, aby się wypełniło. Tylko ten, który powie tak, może dokończyć to dzieło, które Bóg zaplanował dla niego. Wiecie, dzisiaj jest dzień. Jest dobry dzień, aby podejmować decyzje. Wiecie, mamy koniec roku, zbliża się koniec roku. Postanowienia noworoczne, znacie te sprawy. Wiele z was może z nich korzysta. Ja lubię takie właśnie przełomowe. Koniec roku, coś się kończy, zaczyna się nowy rok. Fajny moment, żeby podjąć decyzję, żeby zmienić coś w swoim życiu. Okej, znacie to? Ale jak wielu z was wie, że nie potrzebujecie czekać na nowy rok, żeby podjąć decyzje, które mają zmienić twoje życie na lepsze. Nadchodzi dzień, abyś zaktualizował dane, abyś przypomniał sobie, co Bóg mówił do ciebie 20 lat temu, 10 lat temu i 5 lat temu. Abyś przypomniał sobie to, co On kładł ci na sercu i abyś zaczął realizować to, jeżeli nie realizowałeś. Bo On czeka, twoje powołanie samo się nie wypełni. Jest czas, żeby zacząć działać. Tam, za drzwiami, gdy wychodzimy z tego miejsca, ludzie są głodni Ewangelii. Oni wręcz czekają, aby ktoś powiedział im życie, słowo, którym płynie życie, które może zmienić ich los, ich dzieje, które może zmienić dzieje narodu. Czy jesteś gotów? Dobrze. Chciałbym przeczytać pewien fragment z Księgi Izajasza, przepraszam, Jeremiasza, 1 rozdział. Wielu z was pewnie zna ten fragment, jest to dość znany fragment i nie będzie to jakieś odkrycie Ameryki, ale wierzę, że będzie to przełomowe dla wielu z was. 1 od 4, Jeremiasz. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. W jego przypadku to jest na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkaże. Nie wiem, jak wielu z was zobaczyło tutaj, że Jeremiasz szuka wymówki. On jest gotowy, żeby działać, ale on ma wymówkę, bo mówi, jestem jeszcze młody. Nie mów na Boże powołanie, jestem jeszcze młody. Jestem jeszcze zapracowany. Jestem już za stary. Jestem jeszcze niegotowy. Jestem jeszcze niepozbierany. Jestem jeszcze nie taki, jaki chciałbym być, aby móc wyruszyć w tą drogę. Wiecie, zawsze znajdziecie wymówkę. Jeżeli jej szukacie, znajdziecie. I widzisz, czy znajdujesz się w miejscu swojego powołania i czy realizujesz jego plan? To jest moje pytanie dla ciebie dzisiaj. Chciałbyś, wychodząc z tego miejsca,
miał świadomość tego, że Bóg ma dla ciebie plan i On przeznaczył cię do tego, do czego cię przeznaczył i tego nie powie ci nikt inny, jak tylko On. Więc czy odpowiesz na to powołanie? To jest moje pytanie dla ciebie. Bo Bóg nie powołał cię, abyś był dla Niego nieużyteczny, bezużyteczny. On powołał cię do tego, abyś był całkowicie użyteczny. Nie w 10%, nie w 15, 50, nawet nie w 90, ale w 100%. I widzisz, znajdujesz się w takim miejscu, w jakim się znajdujesz. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, gdzie jesteś dzisiaj? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, w jakim miejscu się znajdujesz dzisiaj? Co jest dookoła ciebie? Czy wiesz, jakie DNA ma miejsce, w którym właśnie się znajdujesz? Czy wiesz o tym, że kościół, do którego przyszedłeś dzisiaj, ludzie, którymi się otaczasz, to są ludzie, kościół zwycięzców? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Bóg przeznaczył to miejsce jako stolicę, stolicę apostolską, o której prorokowali już nie jedni, wielu? Czy jesteś świadom potencjału, jaki masz w sobie i tego, co możesz wnieść w to miejsce, aby doprowadzić je do miejsca Jego przeznaczenia? Czy wiesz, że miejsce, w którym się znajdujesz, to kościół, który ma w swoim DNA wysyłać swoich ambasadorów na cały świat? Już nie mówię teraz na inne miejsca w Polsce, nie mówię teraz na inne miejsca w Europie, ale na wszystkie kraje Azji, Afryki, Australii, Ameryk. Czy zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji? Wiecie, czym zajmuje się ambasador? On idzie i ustanawia kulturę. Kulturę nieba. Tam, gdzie go Bóg posyła. Czy jesteś gotowy, aby pójść tam, gdzie cię Bóg pośle? Jedno z moich marzeń, które się zrodziło w moim sercu niedługi czas temu, kilka tygodni można powiedzieć, to żeby Legnica, żeby to miejsce gromadziło przywództwo z całej Polski. Ja mam takie marzenie, aby bez względu na denominację zjednać cały Kościół w Polsce, cały Boży lud w jednym miejscu, aby zawołać za Polską. Czy jesteście gotowi, żeby ich gościć? Przygotowałem dla was taką historię, opowieść w sumie wymyśloną na poczekaniu, ale możliwe, że będzie użyteczna w tym momencie, w którym się dzielę z wami. Gdyby... Znamy Steve'a Jobsa, znamy? Założyciel Apple'a? Wiemy, kto to jest, nie? Wyobraźcie sobie, że Steve Jobs wrzuca post na swoim Instagramie, czy tam na Facebooku, nie wiem, czego używa, ale wrzuca post: zapraszam wszystkich, którzy chcą testować najnowszy sprzęt i pomagać mi w konstruowaniu nowego razem ze mną w moim domu. Jak wielu z was by skorzystało? Ja powiem szczerze, bym skorzystał. Niecodziennie zdarza się, żeby gość takiego pokroju robił takie zaproszenie. I żeby to było mało, to nie jest zaproszenie imienne, tylko dla wszystkich chętnych. Czyli innymi słowy, jeżeli jesteś chętny, jeżeli chcesz, możesz z tego skorzystać. I teraz widzisz, o ile bardziej rzeczy, które oferuje ten świat, są dla ciebie atrakcyjne, niż rzeczy, które daje ci Bóg.
Jego rodzaj życia to jest najlepszy rodzaj życia, jaki może być na tej ziemi. Dla mnie osobiście to zaszczyt. Móc pracować, móc działać ramię w ramię z Bogiem, który jest Bogiem cudów, od którego to się wszystko stworzyło i który to wszystko stworzył. Dla mnie zaszczyt móc działać w Jego domu. Jak wielu z was czuje się zaszczyconych, też mogąc robić rzeczy dla Niego i z Nim. Czy dla was są to po prostu rzeczy takie normalne, zwykłe? Czy są naprawdę ekstra? Od tego zależy, jak pójdziecie dalej. Wiecie, w momencie, kiedy widzisz to jako lipa rzeczy i jakieś rzeczy, które są po prostu, bo są i są jakimś dodatkiem w twoim życiu, one nie będą wyjątkowe, ale w momencie, kiedy chwycisz te rzeczy, które robisz jako wyjątkowe, ponieważ robisz to dla Boga i przed Nim i z Nim, inni zobaczą zmianę. Zaczniesz zmieniać rzeczywistość dookoła ciebie. Zaczniesz zmieniać świat. Takich ludzi Legnica potrzebuje. Ludzi, którzy są gotowi, aby pójść. Ludzi, którzy są pełni pasji. Czy masz w sobie pasję? Wiesz, co definiuje pasję? Trzy wykresy. Czas, energia, poświęcenie. Jeżeli na każdym z tych wykresów masz maksa, to jest pasja. Co dzisiaj jest twoją pasją? Jak już odpowiadacie sobie na każde z tych pytań i na niektóre znajdujecie odpowiedź, na niektóre jeszcze nie i będziecie myśleć, to na podstawie tych historii, które przeczytałem na początku, to chciałem się was zapytać na koniec, czy będziesz częścią tego, co Bóg planuje, czy będziesz częścią Jego woli, czy będziesz częścią Jego poruszenia w Legnicy, w Polsce, na świecie? Czy będziesz tylko komentatorem? To tego słowa mi brakowało. Od ciebie zależy i wybór należy tylko do ciebie. W momencie, kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego serca, automatycznie stajesz się powołany. Ale twoja decyzja wewnątrz ciebie, jestem gotowy, tak, decyduje o tym, czy Bóg ciebie wybiera do tego, aby ruszyć z tobą w drogę. Robotników jest mało, a żniwo wielkie. I czy wiesz, że stworzenie z tęsknotą, to nie jest takie zwykłe, ale z tęsknotą oczekuje objawienia synów i córek Bożych? Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Stworzenie, cały świat czeka na ciebie, aż staniesz się synem w pełni, nie tylko z nazwy, ale z czynów. Wiernym, który pójdzie tam, gdzie Bóg go pośle. Który będzie od początku aż do końca w tych rzeczach, które Bóg dla niego zaplanował, abyś mógł się rozwijać. I gdy spojrzysz na swoje życie za 10 lat, spojrzysz wstecz i powiesz, o wow, jak mogłem zrobić takie kroki, jak mogłem zrobić aż taki progres. W tym tygodniu bardzo byłem poruszony tym, Bóg poruszał moje serce, że Jego dom, Jego dzieło, które On planuje, jest zaniedbane, a Jego ludzie, Jego synowie, Jego córki, Jego dzieci bawią się
bawią się życiem, nie zdając sobie sprawy z tego, że ojciec czeka na nich, aż w końcu wezmą się do roboty. Jak to jest możliwe? Wyobraź sobie siebie w swoim domu rodzinnym, gdy rodzice mają dla ciebie zadanie, a ty zwlekasz. I pokój twój jest ciągle nieposprzątany, bez względu na to, co to jest. Bóg jest cierpliwy. I On dochowuje przymierza do tysięcznego pokolenia. Nawet jeżeli nie chcesz wejść na Jego drogę, nie chcesz pójść Jego ślady, to pamiętaj, że ta droga jest dla ciebie zawsze otwarta i zawsze możesz czuć się zaproszony, aby na nią stąpić. To, co Bóg dla ciebie zaplanował, jest cały czas aktualne. Bez względu na to, jak daleko od Niego jesteś, bez względu na to, czy idziesz Jego drogą na 10%, czy na 100% już, to nadal jest aktualne. Kiedy zaczniesz realizować marzenia? To jest ostatnie moje pytanie. Kiedy zaczniesz realizować marzenia, które Bóg włożył ci w serce? Które Bóg wkłada w twoje serce, w twoje wnętrze dzisiaj i które włożył w twoje serce kiedyś, 5-10 lat temu? Pana Boga, czy On ma coś do powiedzenia dzisiaj, co ja mam powiedzieć? I mi się przypomniało takie kazanie, które słuchałem w ostatnich tygodniach. To było ostatnie kazanie. Już raz wspomniałem o tym Reinharda Bonke, który odszedł. I on użył taki przykład. Bo teraz jest takie słowo, które dostaliśmy w ostatnich lat. Tak naprawdę to słyszeliśmy cały czas, że jest czas, przyspieszenie będzie coraz szybciej. I to widzimy też naokoło, że wszystko jest coraz szybciej, nie? Ale również ten bieg z Jezusem będzie coraz szybciej. Nie będzie wolniejsze, tylko będzie szybsze. I potem w końcu Reinhard Bonke się wkurzył i powiedział, dlaczego ja miałbym biec szybciej niż ci, którzy biegli przed nami? I on mówi, że nieraz on słyszy ten głos tych świadków, ten obłok z tych osób, które odeszli i są z nami, z Duchem, które zachęcają i mówią szybciej, idź do przodu, szybciej. I w końcu Reinhard powiedział, ale dlaczego ja mam tak szybko biec? Wy też nie biegliście aż tak szybko. A on mówi, że on jakby słyszał głos, który mówi, ale czy ty nie rozumiesz, że to jest ostatnia runda? Zawsze jak biegniemy w maratonie albo w biegu, to wtedy na początku trzeba spokojnie biec, bo jeszcze nie wiesz, co jest przed tobą. I biegniesz solidnie, krok po krok. Nie możesz szybciej, nie możesz wolniej. To jest solidny bieg. I wtedy trzeba ludzi, które mają kondycję. I szczególnie wtedy jest starsze pokolenie, które daje taki rytm, które jest zdrowy, które jest dobre, bo inaczej wszystko będzie ci bolało i nie będziesz miał siły na ten ostatni sprint. Ale pod koniec, jak już wiesz, jest końcówki, już widzisz metę, to wtedy już nie patrzysz na to, jak biegną inni, tylko wtedy to jest sprint. I wtedy na samym końcu nie możesz zwolnić. Bo jak ty sprintujesz, wszyscy inni też będą sprintować. I wtedy lecisz i lecisz. Jesteśmy w tym ostatnim czasie. Nikt nie wie, jaki długi jest ten ostatni czas. Ale czas i życie pokazuje, że jesteśmy w tej ostatniej rundzie. Chciałbym do tego zachęcić, że ten przyszły rok na pewno, z pewnością to będzie rokiem, kiedy będziemy szli. Te ostatnie 2-3 lata szczególnie na pewno zwracaliśmy wszyscy na to uwagę, że mówiliśmy o tym, kim my jesteśmy,
że mamy nowe przymierze, mamy nową tożsamość, że jest nam wszystko dane, wszystko jest nam dane. I teraz dalej jest ten kolejny rok, jest teraz kwestia, co robimy z tym wszystkim teraz. Będziemy teraz dalej słuchać tego i od nowa będziemy to słuchać i od nowa. Mi się wydaje, że słuchanie już wystarczy. Teraz jest czas, kiedy potrzebujemy działać. I działać to każdy z nas potrafi na swój sposób. Tak jak Duch Święty każdy z nas prowadzi. Jedni będą głosić na ulicy. Drudzy będą zakładać zespoły, które będą jeździć w Europie, które będą zmobilizować inne kościoły. Inni powstają i organizują wielkie wydarzenia, które będą mieli wpływ na całe miasto. Inni może będą mieli pragnienie, aby po nocach modlić się, jak wszyscy inni śpią, bo oni czują Boże pragnienie i opowiadają na to pragnienie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, jaka będzie nazwa kolejnego follow-upu, ale mi się wydaje, że będzie coś takiego jak wysłani. Jesteśmy wybrani, wszystko jest nam dane. I teraz jest pytanie, kto opowiada na wyzwanie, które na otwarte zaproszenie, które też mówił Krystian. Kto kocha Jezusa bardziej niż siebie? Chciałem nam wszystkim dać takie zadanie domowe. Na ile mogę was do tego zachęcić. Na nowo czytajmy Ewangelię Jana, 14 rozdział. Tak powolutku, powolutku. Każde jedno słowo dokładnie czytamy. Wiele rzeczy, które tam są zapisane, mamy na pamięć i znamy i wiemy, ale ciszę w nocy, powiedziałem, Boże, po raz kolejny czytam ten fragment, ale mów do mnie dziś. I tam są takie rzeczy napisane jak, jeśli ktoś mnie miłuje, mówi Jezus, to wtedy On będzie robił to, co ja powiedziałem. Nie będzie tylko słuchał, tylko będzie robił. Będzie trzymał moje przekazanie. Przekazanie Jezusa, pamiętajmy, to jest miłość. W każdej formie. Jak teraz kilka dni byłem w Austrii i w końcu miałem chwilkę wolne, poszedłem na spacer i myślałem, Boże, teraz chcę w końcu z Tobą spędzić czas. Cały tydzień pracowałem i pomagałem tu i tam i w końcu chcę po prostu tylko być z Tobą i nic więcej. I poszedłem w takich godzinach, kiedy myślałem, że na pewno nikogo nie spotkam, będę sam w lesie. I spacerując, nagle spotkałem jedną parę i nie dało się już uciekać z tego, tylko wprost trafiłem do nich. I mieliśmy dobry czas, dobre rozmowy. Potem myślałem, dobra, teraz w końcu idę tam, gdzie na pewno już nie ma nikogo, bo to jest las, który ja znam bardzo dobrze i tam nie spotkam ludzi. No i mijało chwilkę i była druga para. I myślałem, Boże, jaki nie fart. Ja chcę w końcu mieć ciszę, spokój, chcę się skupić na Tobie, chcę tylko z Tobą spędzić czas. I aż tak fajnie było, że jeszcze Cię czasowo spotkałem. I to już był koniec mojego spaceru. I myślałem, Boże, jak to jest możliwe, że ja proszę Ciebie o Twoje prowadzenie i Ty prowadzisz mnie dokładnie do tych ludzi, których ja tak naprawdę nie chcę spotkać. Ja chcę w końcu mieć ciszę, spokój i chcę z Tobą porozmawiać. A jakbym słyszał głos, który mówi, a nie wiesz, że ja ich kocham i to nie jest przypadek, że ich widziałeś? I drugie pytanie, które on mi zadawał jest, co im powiedziałeś? Może już ich nie widzisz nigdy więcej. Kochani, mamy taką cenną prawdę w naszym życiu, że nie możemy to już dalej trzymać dla nas. Możemy, tak. Ale to moralnie to nie jest poprawne. I musiałem bardzo szczerze patrzeć w moje serce, co powoduje, że nie mówię otwarcie na temat Jezusa. Bo z wszystkimi można mówić na temat Pana Boga. I nikt nie będzie wkurzony. Żyjemy w kraju katolickim, gdzie jak mówisz na temat Pana Boga, no tak, w porządku. Ale jak mówisz na temat Jezusa, to wtedy już są różne reakcje. I co powoduje, że ja nie mówię więcej na temat
Jezusa, chociaż ja chcę później, jak się modlę o tych ludzi, ja chcę widzieć te same efekty jak Jezus. Czy wiemy o tym, że Duch Święty potrafi tylko potwierdzić to, co Jezus, jak mówimy na temat imię Jezusa? W imieniu Jezusa będą się dziać rzeczy. My mówimy śmiało na temat Jezusa i Duch Święty potwierdza to, o czym my mówimy. I musiałem bardzo szczerze przyznać w moim sercu, że mój największy strach i lęk to jest przed człowiekiem. Ja się wstydzę. Ja się wstydzę. I wstyd, strach przed człowiekiem powoduje, że całe bogactwo, które mamy, czy mamy dla nas, dla siebie. Ale wiesz, że to może się zmienić i to musi się zmienić, bo no jakoś tak składając wszystkie te puzzle razem, że jesteśmy w tej ostatniej rundzie, że jesteśmy tym pokoleniem, które będzie widział większe wylanie Ducha Świętego niż ktokolwiek wcześniej i to jest zaproszenie dla wszystkich, które chcą, nie wszyscy biorą w tym udział, to wtedy ja musiałem powiedzieć, ja nie chcę to przegapić. Ja chcę w tym być. I zacząłem się modlić, Boże, pomóż mi, ja chcę być wolny od lęku i strachu. Ja chcę być prowadzony przez Twojego Ducha, bo ja chcę widzieć te same rzeczy, które widział Jezus. I Jezus powiedział właśnie w 14 rozdziale Ewangelii Jana, on powiedział, że my możemy zobaczyć te same rzeczy, czynić te same rzeczy jak On i nawet i większe. Dlatego to jest dla każdego z nas. Chrystus żyje naprawdę w nas. I chciałem chwilkę się pomodlić. Krystian bardzo dobrze nas zachęcił, zadawał wiele pytań i teraz niech to będzie czas, kiedy Duch Święty do nas mówi. I niech ten rok, który jest przed nami, niech to będzie rokiem, kiedy zaczniemy śmiało mówić o Jezusie. I czy będą się dziać rzeczy lub nie, to już nie jest nasza odpowiedzialność. To jest Jego odpowiedzialność. Niech On potwierdzi to, co On chce potwierdzić. A jak my nie widzimy efekty, to my się wstydzimy. To znaczy, że my żyjemy dla siebie. Proste podsumowanie. Jak my się wstydzimy, to znaczy, że żyjemy dla siebie. Jak już przestajemy się wstydzić, to wtedy w końcu możemy powiedzieć, już nie ja, tylko On. Do tego chce nas zachęcić. Możemy śmiało, jak chcecie, zamknąć swoje oczy i tak bardzo otwarcie pozwolić na to, aby Duch Święty teraz mówił do nas. Jezu, nie chcemy być Kościołem, który potrafi Ciebie uwielbić tylko w niedzielę. Ale chcemy być Twoim Kościołem, który wyleje Twoją miłość wszędzie tam, gdzie Ty nas poszlesz. Czy to jest przez nasze firmy, czy to są przez nasze funkcje w pracy lub w szkole, gdziekolwiek się jesteśmy. Chcemy, aby Twoje światło świeciło w nas i przez nas. Jezus, chcemy być wolny i nie chcemy się wstydzić dalej mówić o Tobie. Bo Ty powiedziałeś, że jak my się wstydzimy, to Ty również się wstydzisz. Ale my jednak chcemy widzieć Twoje życie w nas i przez nas. Chcemy widzieć Twoją moc w nas i przez nas. I chcemy widzieć te same efekty, te same rzeczy, te same znaki i cuda, które Ty nam obiecałeś. Twoje słowo jest prawda. Skoro jest tak napisane, to Ty miałeś to naprawdę na myśl. Uwolnij nas, Panie Boże, od samego siebie, abyśmy mogli się skupić na Tobie. Ty nas wybrałeś po to, abyśmy mogli żyć dla Ciebie, a nie dla siebie. A wszelkie błogosławieństwo, które dostaliśmy przez Jezusa Chrystusa, Panie Boże, chcemy ich uwolnić dla innych, a nie tylko trzymać dla siebie. Dlatego Duchu Święty uwolni nas od lęku, od strachu, od wstydu,
Ale tak jak ten pierwszy kościół, który się bali na początku, ale potem jak Ty przyszedłeś, Duchu Święty, Ty uwolniłeś pierwszy kościół, aby oni mogli śmiało zwiastować. Uwolnij nas do tego również. Uwolnij nas do tego również. Chcemy być wolni, aby zwiastować. Chcemy być wolni, aby modlić się o innych. I Ty, Duch Święty, rób to, co Ty potrafisz najlepiej. Ty objaw się w mocy, w sile. I pomóż nam, Panie Boże, abyśmy mogli biec ten ostatni kawałek naszego biegu sprintem, Panie Boże. Ale nie własnymi siłami i mocami i nie przez nasze ambicje, tylko przez Twoją łaskę niech się dzieje, Panie Boże. Amen.